Witajcie kochani, dawno mnie nie było, wiem, ale jestem, dużo się działo. Dużo się działo po pierwsze, a po drugie nie bardzo pojawiał się temat na filmik, dlatego no na siłę starałam się nic nie robić, bo to i tak nie miałoby żadnego sensu. Ale słuchajcie, temat się pojawił wczoraj, mianowicie tytuł dzisiejszego odcinka Energia pieniędzy. Myślę, że temat bardzo fajny i taki, który zainteresuje Was, mam nadzieję. Jak to się stało, że ten temat jakoś tam się pojawił? Więc tak, wczoraj malowałam obraz na zamówienie. Namalowałam sobie tło. Czekałam, aż to tło wyschnie i w międzyczasie zaczęłam sobie rozmawiać ze znajomą, która chciała kupić mój obraz. I wiecie, co padło takie zdanie? Nie lubię rozmawiać z jej strony, nie lubię rozmawiać o pieniądzach, no ale niestety one są nam potrzebne. No i ja tak odruchowo odpisałam, a czemu niestety, przecież to jest energia, a energia lubi być doceniana. No i jak to napisałam, to dopiero do mnie dotarło, co napisałam i sobie pomyślałam, o halo, halo, zatrzymaj się kochaniutka, bo czy ty potrafisz docenić tę energię? No i tak nie do końca, więc usiadłam sobie, wiedziałam, że temat jest ważny, usiadłam, zaczęłam pisać, bo ja mam tak, że jak zaczynam pisać, to dużo informacji do mnie przychodzi, więc zaczęłam sobie pisać ten tekst. No i napisałam tekst, rzuciłam go na bloga i później namalowałam obraz. No dobra, od początku. Żeby wyjaśnić, o co chodzi z tym docenianiem energii, muszę się jeszcze cofnąć z jedną rzeczą. Jakiś czas temu znajoma zadała mi pytanie, co Cię wspiera? Jaka energia Cię wspiera? No więc ja oczywiście odpowiedziałam, było to oczywiste, co mnie wspiera, tak? Wspierają mnie anioły i świat przyrody. To było niby oczywiste, ale nie zdawałam sobie sprawy, nie miałam świadomości, że one wspierają mnie naprawdę bardzo konkretnie. To znaczy, ja nie dostaję od tych energii pieniędzy, tak? Ale malując anioły, dostając od nich przesłania, sprzedaję obrazy, więc de facto zamieniam tę energię na pieniądze, tak? Teraz las, przyroda, idąc do lasu, dostaję mnóstwo pomysłów, jak mogę wykorzystać tą swoją przestrzeń, co mogę tutaj zrobić, co mogę jeszcze, jakie nie wiem, wydarzenia, warsztaty, zajęcia, sesje, co jeszcze mogę zrobić, żeby przyciągnąć do siebie klientów. Dostaję gotowe pomysły. I teraz do tej pory robiłam tak, że zapisywałam sobie te pomysły i mówię, o super, i odrzucałam je od siebie jak najdalej i mówiłam sobie tak, dobra, to ja swoje zrobiłam, zapisałam, a teraz wy się martwcie, niech ci ludzie tutaj przychodzą. Ja już nie będę tutaj dalej nic robić. No niestety to tak nie działa. To jest, dostaję do ręki gotowe nasiona. I teraz te nasiona trzeba posiać, trzeba włożyć tam jednak trochę tej energii swojej, żeby one wydały plony, tak? No więc to sobie uświadomiłam, ale co najważniejsze, uświadomiłam sobie to, że te energie naprawdę bardzo konkretnie mnie wspierają i doceniłam je. I słuchajcie, w momencie, kiedy to do mnie dotarło, kiedy ja je doceniłam, kiedy zobaczyłam to wszystko, zaczęłam im dziękować tak świadomie, zaczął się ruch. Zaczęły się znowu zamówienia, ktoś tam się zapisał na masaż, zaczęło się coś dziać, zaczęły te pieniądze do mnie spływać, pomału. I teraz wracając do wczorajszego dnia, do tego tekstu, który napisałam,
o docenianiu pieniędzy. No tak samo, bo pieniądze to jest taka sama energia jak anioły, jak natura, jak słońce, czy cokolwiek, co tam Was wspiera. Jest to energia i ta energia też lubi być doceniona. I teraz uświadomiłam sobie jedną rzecz. Ile razy myślałam tak, Boże, jaka bym była szczęśliwa, gdyby nie te cholerne pieniądze. Się ciągle trzeba o nie martwić, ciągle trzeba zarabiać, ciągle ich nie ma. No więc gdzie jest to docenianie? Gdzie? No nie ma. Nie ma, tak? Trzeba... spojrzałam na to i rzeczywiście pokornie schyliłam głowę. Napisałam ten tekst, dobrze, że doceniam, przyjmuję, bo ta energia zaczęła do mnie mówić, doceń nas. Doceń to, że masz co jeść, że masz gdzie mieszkać, że mieszkasz w pięknym miejscu, że możesz spełniać swoje marzenia. Doceń to, doceń, po prostu doceń. Więc napisałam na koniec, doceniam, przyjmuję, dziękuję. I słuchajcie, usiadłam do obrazu, mówię, dobra, okej, napisałam sobie tekst, to mogę kończyć obraz. Usiadłam do tego obrazu, najpierw patrzyłam się na to tło, patrzyłam, wie, gdzie ten anioł tam jest. No i w końcu gdzieś tam mi się wyłonił. Zaczęłam go malować i już wiedziałam, co maluję, chociaż to mi się zdarza rzadko. Zwykle widzę, zwykle dostaję przekaz dopiero po zakończeniu malowania, a tu już wiedziałam w trakcie, co maluję. Wiedziałam, że maluję anioła bogactwa, anioła pieniędzy. Słuchajcie, to jest ten obraz i już jak go malowałam, on zaczął do mnie mówić i mówi tak, zobaczcie, zobacz, nie zobacz, zobacz, popatrz na mnie i wszystko stanie się jasne. Ja nie mam podglądu, więc mam nadzieję, że widzicie całość. Jedno skrzydło zagarnia. Zagarnia dla ciebie tyle, ile chcesz. Ale zobacz, drugie od razu puszcza dalej. Pieniądze są energią, a energia nie lubi się kisić. Nie lubi stać w miejscu. Jak jest zastój, to energia odchodzi. I teraz tak, i on mi tak mówił w trakcie, ja mówię, dobra, ale gdzie jest ten myk z tymi pieniędzmi, bo ja nie mam problemu, żeby wydawać, lubię wydawać na siebie, ale słuchajcie, lubię wydawać wtedy, kiedy wiem, że zamieniam to na jakąś rzecz, tak? Czyli zamieniam na, nie wiem, piękne kolczyki, na ładny strój, na nie wiem, na wycieczkę, na coś takiego, tak? To lubimy wydawać, no bo to jest, wydaje nam się, że to jest tylko taka zamiana. Natomiast mam problem wtedy, kiedy przypływają pieniądze, ja muszę je wydać na wynajem, chociażby na ten dom, w którym mieszkam. Tu jest tak, o Jezu, muszę wydać. I tu jest myk, bo najważniejszy jest tu. Najważniejszy jest ten moment, w którym my dostaniemy pieniądze i mamy je puścić. Ten moment, z jaką energią, z jakim nastawieniem my puszczamy te pieniądze. Jeżeli puścimy je ze strachem, to mi się pokazało, że puszczam ze strachem, że Boże, przyszły pieniądze, a ja je muszę teraz wydać i znowu nie będę miała. Strach. Jeżeli puszczasz ze strachem, to on powiedział, jak jest strach, jak martwisz się o rachunki, to wykorzystujesz ułamek mojej energii. Czyli to do mnie przyszło później, ten strach, że jak wydam, znowu nie będę miała. Jakby to jest kluczowe, to jest klucz.
wydawać, czy płacić rachunki, płacić za wynajem, za cokolwiek, za co musisz zapłacić, zapłać dopiero wtedy, kiedy wprowadzisz się w taki stan lekkości i radości, że możesz zapłacić, że przypłynęły te pieniądze, bo one przypływają po to, żeby je dalej puścić. Tak mi się pokazało, nie wiem, czy to jest prawda, ale tak mi się pokazało. Im więcej jest lekkości i radości